Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Assassin's Creed 4 Black Flag. Czarna flaga, oczywiście razem z Edwardem Kenwayem, naszym ulubionym piratem w dziejach gamingu, prawdopodobnie. No cóż, ponownie, po tym jak wykonaliśmy tutaj malutki skok na pewną plantację, ponownie zostaliśmy wezwani tutaj przez kapitana Jamesa Kidda. Być może teraz powie coś, co ruszy fabułę do przodu, a nie będzie tego kolejnym tutorialem. Ostatnio po wielu przygodach znaleźliśmy skarb zakopany na tej wyspie, co zajęło mniej więcej chyba 40 minut. Nie, tak naprawdę może 10. Jeszcze zgarniemy sobie tą skrzyneczkę, które otwieram się tylko z jednej strony. To w miarę logiczne, zawsze wkurza mnie to, bo podchodzę z złej strony. No nic, dobra, lecimy na spotkanie, nie będziemy tracić czasu. A nie, to nie tylko James, to cała ekipa z tego, co widzę. Zgarniemy sobie fragment. O, to musi śmiesznie wyglądać, co ten Edward znowu odpierdala. Czemu on się parkuruje? Czemu skacze z drzew do stogów? Nawet nie siana, co bardziej. Nie wiem, zbiórek liści. O Jezus, widzicie ten skok tego jelonka? Porządna obrona. Kogo my tutaj mamy? Kid i Czarnobrody. Pan Touch we własnej osobie. Here's to our pirate republic, lads. We're prosperous and free and out the reach of kings, clergy and debt collectors. Near 500 men now pledge their allegiance to the Brethren of the Coast in Nassau. Not a bad number. True. Yet we lack sturdy defenses. If the king were to attack the town, he'd trample us. Then let us find the observatory. If it does what these Templars claim. Ah, cały czas to samo. Not that twaddle again, can we? It's a story for schoolboys. I mean, proper defenses. Steal a galleon, shift all the guns to one side. Would make a nice ornament for one of our harbors. It will not be easy to steal a full Spanish galleon. Rąbnąć to nie jest słowo pasujące do epoki, drodzy panowie tłumacze. Kto co lubi, nie oceniam. Bo to jest fajne, że aby wiecie, piraci, którzy tutaj najbardziej cenią sobie wolność i tego, że są niepodlegli, nagle zakładają własną republikę, ponieważ zmusiła ich do tego sytuacja. I o ile się nie mylę, bo też oczywiście tak, Assassin's Creed jak zwykle bazowany na historii, to się chyba faktycznie działo. Piraci zostali zmuszeni do odwrotu przez wszechobecne siły królewskie, chyba hiszpańskie, ale nie jestem pewien. I byli zmuszeni działać, założyć coś na zasadzie własnej społeczności pirackiej, gdzie każdy, wiecie, nikt nikomu nie podlegał, ale trzymali się razem. Pinchner from the Spanish, was it? Aye. In the midst of a hurricane. Just before the treasure fleet was smashed against the shore. Was the haul aboard as rich as men are saying? A thousand times that. I reckon £1,000,000 worth of reals was sunk that day. Devil love a hurricane. Might have a dive there one day. See what we can. No właśnie, nurkowanie. Tutaj Touch mówi o ciekawych rzeczach, ponieważ faktycznie kiedyś będzie, za jakiś czas będziemy mogli nurkować na głębinach. Soft talk coming from a pirate. And as it happens, I mostly agree. We'll save the clashing of cutlasses for the military. And them that get in our way. A nie potrzebujemy ratować tego. Rozbitka, mam pełną załogę. Ogólnie czekać, ciągle. A nie, niestety nie mogę odpuścić steru podczas misji głównej. A szkoda, bo jestem prawie pewien, że może nawet udałoby nam się ulepszyć troszeczkę kawkę. Dobra, zobaczmy, co ma na przykład ten. No 25 to mało. No come on. Tak, szukamy El Arca del Maestro. Jakkolwiek właśnie zabiłem tą nazwę zapewne, wypowiadając ją. No, identyfikacją, ale muszę mieć jeszcze statek do wypatrywania. Easy as she goes.
No telling what you may find out here. Like staring through a waterfall. Don't soil your breeches, lads. I got this. A tam mam jakąś paczkę wesołą. O, widzę duży statek. Czyżby to było to? Ojej, się zaczyna burza. Te w misjach fabularnych pogody oczywiście są odskryptowane, ale podczas sam pływania, wiecie, w free roamie, to raczej... O! To raczej faktycznie są generowane losowo warunki pogodowe. Ojej, ojej, zaraz płynę w statek. Nie, nie. A, proszę bardzo. Here we go. That ship's a monster. Look at the size of her. Aye. And we'd not last long face to face with her. You hear that, Kenway? Keep your distance. No, mogłeś mi o tym powiedzieć, zanim podpłynę do statku. And the cover of darkness, most likely. Aye, may cover that. No i znowu śledzimy. Znowu śledzimy. Po znowu zamkniętej strefie. I kuźwa, jak ja mam podpłynąć do celu, skoro tutaj jest linia jego wzroku, linia wzroku statku. To już jest kuźwa idiotyzm. A, aż mam dreszcze od tej muzyki. Uwielbiam to, że mimo tego, że my bardzo jasno widzimy ten statek, ogólnie wiecie, aby cały koncept śledzenia, nie? To jest głupie w tej grze. Bo my oczywiście widzimy te wielkie statki przed nami, te kuźwa najmniejsze łódeczki widzimy, nie? Ale ci wszyscy marynarze, kapitanowie i tak dalej, na tym statku przed nami zapewne nie widzą 300-400 metrów w tył na prostym, gładkim morzu. Bo, no cóż... Tak to działa, musieli to jakoś zrobić. A, no i tak, gra ogólnie podczas śledzenia zwykle generuje losowe tłumy. Wiecie, randomowe ilości strażników, statków i tak dalej, nie? I kiedy nie jest to problem, kiedy śledzicie kogoś na nogach, bo tłum to tylko w sumie, to masz przyjaciel, wiecie, ostrze w tłumie te sprawy. Wybaczcie. No to... Kiedy macie randomową ilość statków zbitych w grupkę podczas śledzenia na morzu, to już zaczyna być problem, bo tutaj tłum wam nie służy definitywnie. Wręcz powoduje chaos. A tego nie lubimy. No jaka ładna woda przed nami. I siu. Dokąd zmierzasz, ty wielki ludzie, ty? I jak w sumie mamy zamiar porwać ten statek? I żeby nie było tak, ten statek ma 60 poziom, to jest liniowiec, to jest jeden z najtrudniejszych statków do podbicia w grze. Potem będą już mniej więcej dowolnie pływać sobie po morzach. Ale póki co będziemy je spotykać tylko w misjach. No i walka z nimi, to jest wyzwanie. To nie są jakby te legendarne statki, o których tam mówiłem w poprzednim odcinku chyba, ale to są jakby najcięższe, zwykłe statki, które można spotkać. Pomożemy panu, co z tego, że go nie potrzebujemy, a niech nie gnije na morzu. O, dobra, coś się zmieniło. Reckless as they come. Ah, Charles Vane. A friend of yours. Not a man I would call a friend. Znajomek, kuźwa, z naszego miasta piratów. Najwidoczniej wpadł na ten sam pomysł co my i postanowił go właśnie wykonać. Zaraz pewnie kuźwa zginie. Ponieważ ruszył kuźwa jakimś kuterkiem rybackim na ten wielki galeon. No dobra. A, no tak, i ten przyjemniaczek ma młodzieżę. Coś, co również będziemy mogli zdobyć czasem. I moździerze polegają na tym, że pozwolą zaznaczać parę stref jakby na morzu i opluć je pociskami.
A ja właśnie jak idiota wpłynąłem we wszystkie. I generalnie to jest też dosyć... dosyć niepewne, ponieważ oni, o właśnie, zawsze stawiają te lock-ony jakby tuż przed wami, tak więc to nie jest Edward, jest gro, nie mogę obrócić go o 180 stopni i odbiec. No dobra, tutaj miałem jeszcze jakąś szansę na wyhamowanie, ale bardzo często tej szansy po prostu nie ma. Ogólnie wiem to, że jakby... O, tak, dopiero teraz. Tak, że jakby wiecie, gra kaza mi unikać ognia moździerzowego zamiast walcz i unikać ognia moździerzowego. To wiecie, jakby... Bitwy morskie. Perełka. Perełka tej gry dosłownie. Ale tylko zaraz moja perełka na dno nie poszła. To było słabe. Pan się zaciął i powtórzył dwa razy to samo. Najwyżej docznie rzucił tak zajebistym tekstem, że aż stwierdził, że musi go rzucić dwa razy. Też tak czasami robię, spoko. Przeważnie wtedy, kiedy wydaje mi się, że nikt nie usłyszał pierwszego razu. Yo! Chciałbym zatopić te dwa okręty jedną salwą, ale nie wiem, czy będzie mi dane. O, proszę, było mi dane. Aczkolwiek, no cóż, ciężkich kul nie użyłem. Ciężkie kule to po prostu kule, których używamy na bliski dystans, kiedy nie celujemy. Natural stronghold used by a French captain named Ducasse. O, znamy pana. To ten pan z dekoltem. I know the man. And if he sees my ship, he'll know it from his time in Havana, meaning he may wonder at who's sailing her now. I can't risk that. And I don't want to lose that galleon. Let's think on it. And maybe wait till it's dark. I tak, jakby co, nie przejmujcie się. Tak, ten gościu, z którym gadamy, to czarnobrody Edward Touch, ale... ale on po paru przygodach ostro zmieni design. Na ten bardziej, no cóż, bardziej epicki i bardziej zgodny z kartami historii. Ponieważ, no tutaj, to jak się prezentował czarnobrody podczas swoich wojaży na wodach, no to... To jest, myślę, że dosyć to jakby znana ta... znany... A super jest... Super jest... Jezu Chryste, zapomniałem słowa burza, nie mogę puścić steru. Tak, właśnie to jak... No cóż, jest dosyć znanym faktem historycznym, myślę, że każdy raczej o tym słyszał. I tak spokojnie on w pewnym momencie przyjdzie na ten design. No i wiecie, gościu, którego nazywam czarnobrodym, póki co ma raczej delikatny zarost, a nie brodę. No nic, no to teraz pójdziemy kopnąć pana Juliana w tyłek. Czekajcie, gdzie nas tutaj w ogóle gra wyrąbała? Jakaś wysepka. A, okej. Widzicie, póki co gra tak bardzo sugeruje, żebyśmy jednak nie krzątali się po morzach, tylko pływali od wyspy do wyspy. Dając nam tutaj w miarę blisko kolejne misje. Wiecie, gra po prostu czeka, żeby odsłonić przed nami wszystkie swoje karty i dopiero wtedy pozwolić nam się bawić free roamingiem. Coś, co doceniam, ponieważ jakby nie lubię, kiedy wiecie, gra mówi: o, teraz, hej, nie wiem, graczu, nie wiem, pływaj sobie, pobiegaj sobie po otwartym świecie i nagle, nie wiem, trafiacie na, nie wiem, na miejsce do wspinaczki, a nie wiem, bohater, załóżmy, nie umie się jeszcze spinać i nagle połowa świata jest przed nami zamknięta, mimo tego, że gra sugerowała wam jego zwiedzanie. I nie wiem, dopiero w połowie gry dostaniecie coś pozwalającego się wspinać. Wiadomo, aby nie chodzi tutaj o aby ten schemat, który nazywa się Metroidvania,
czym jest na przykład, nie wiem, seria Darksiders, Zelda, Jezu Chryste, nowe Tomb Raidery, wiecie, w sensie ten reboot oraz Rise of the Tomb Raider. Nie chodzi jakby o to, tam jest to zrobione spoko, ale wiecie... Chodzi właśnie o to, żeby ten świat jednak prezentował już to, co ma prezentować. Czyli właśnie, wiecie, na przykład mamy jeszcze... Nie mamy jeszcze opcji nurkowania, a bez problemu trafimy na parę miejsc, gdzie moglibyśmy właśnie zanurkować i potem tak, o, a co możemy tutaj zrobić? O, nic, bo gra nie powiedziała mi jeszcze, że możemy nurkować. Nie wespniesz się tutaj, kolego? Naprawdę? Wejdziesz na górę? Nie wejdziesz. Nie w ten sposób. No, ale tak już wejdziesz, okej. Tak, zawsze na tych słupach wchodzę za wysoko. O, synchronizacja jest tutaj. I kolejne małe, cudowne miasteczko. Swoją drogą to, że te domki, znaczy dobra, to nie są kuźwa domki, jakieś kuźwa strzechy, zostały postawione niedaleko tego wbitego w morskie dno słupa, masztu, pozostało się zapewne po jakiejś bitwie albo jakimś statku, który się tutaj wypieprzył, to nie jest bezpieczne, nie? To się może zawalić, wiecie, morskie dno to dosyć grząska sprawa. Niepewny budulec, że tak wyrażę. Czekajcie. Super, nawet nie ma tutaj sklepu. Super, myślałem, że nie będę mógł tutaj uzupełnić zapasy czy coś. Dobra. Gdzie mój statek? Tam mój statek. To dzik! Dziku! Dziku! Gdzie mój pistolet, się pytam? Aha, no tak, nie mam go zaekwipowanego. Zapierdoliłem go? Tak jest! He's dead. O, i właśnie możemy wytworzyć lepszą sakwę na amunicję pistoletową. Co od razu zrobimy. I widzicie, tak to właśnie działa. Idziemy sobie popolować, coś nas tutaj dorąbie. I zaraz dzięki temu możemy ulepszyć postać. To jest całkiem wygodne, o wiele lepsze niż, wiecie, totalnie nieintuicyjny system zarządzania osadą z Assassin's Creed 3. Bo tak, oczywiście Assassin's Creed 4 bardziej przypomina Assassin's Creed 3 niż Liberation, które teoretycznie wyszło między nimi, ale no każdy wie, jak dobre było Liberation. Dobra, lecimy do na misyjkę. Luce, catch the wind! Every last scrap of duck on the wind! O tak. I wiecie, teraz, kiedy gra wyświetla nam, że przed nami jest 1600 metrów do pokonania, to naprawdę to jest to chwila, moment. To nie są konie, którymi podróżowało się i tak bardzo długo, mimo tego, iż były teoretycznie tą szybszą metodą transportu. Nie, tutaj faktycznie chwilka, moment, jesteśmy na miejscu. Tak, notabene koni nie ma w tej grze. Totalnie nigdzie na Hawanie czy coś takiego nie ma. Chyba nie ten klimat. I nie, żeby mi ich brakowało. Dobra, no tak, sorry. Musimy podpłynąć od drugiej strony, bo wiecie, tak jakby to jest to... Tutaj Edward powiedział, że no tam nie możemy podpłynąć kawką bezpośrednio, bo pozna ten statek, na którym byłem osadzony, i no cóż, pewnie z Templariuszem ten statek zaginął, tak więc utopimy się drania. Ten jest na pewno, no cóż, pozna i będzie gotowy do ataku, a że ma galeon, no to nie chcemy tutaj ryzykować otwartej walki. A jednak zdobędziemy, tutaj uratujemy oczywiście, odbijemy ten galeon. Tylko że zrobimy to cichaczem. Na nogach. A tak, wolę naprawić sobie kawkę. Z tego co pamiętam, raczej nie dojdzie do większej bitwy morskiej, ale wolę, no wiecie, na zimne dmuchać. Okej, załatwione. Tak naprawdę, jeśli macie oko, to można bardzo wielu strażników naraz załatwić tymi folgierzami. Polecam.
I jako, że to póki co moja jedyna opcja, chcę... A nie, dobra, widzicie, możemy... I to jest coś, czego totalnie nie rozumiem. Rozumiem, że generalnie, nie wiem, nasi chłopcy tutaj mogliby, nie wiem, zerwać parę desek z pokładu, czy zabrać świeże, lepsze żagle, czy coś takiego, żeby naprawić kawkę, ale jak zmniejszyć poziom rozgłosu? I generalnie potem jest animacja, jakby, jak wiecie, uwalniają więźniów i wypuszczają ich żywcem, ale... Czy to by tylko nie pogorszyło sytuacji? Czy to by nie sprawiło, że... Ej, to ten, nie wiem... Pirat w kapturze i jego czarny kumpel pływający statkiem, który wygląda tak i srak, nas drąbali. Wystawcie za nich listy gończe. Muszę zmienić te żagle, totalnie mi się nie podobają. O, zbliżamy się do czegoś. Tak, za każdym razem, kiedy gra nas wyrzuca z tego trybu podróży, prędkości podróży, przepraszam, no to znaczy, że jesteśmy blisko czegoś, czy to misji, czy to wroga, czy to jakieś zagrożenia. O, wpływamy na zagrożony teren. Ale spokojnie, wszystko cichaczem. Mam nadzieję, że uwinę się z tą misją w tym odcinku. Szaleniec. Misja szaleniec. Ciekawe, do kogo to się odnosi. Do Edwarda, do Tacza, czy może do Juliusa? Ogólnie na czym tutaj jakby troszeczkę Assassin's Creed straciło, to na postaciach przeciwników. Ponieważ będzie, jakby wiecie, oczywiście będziemy walczyć z Templariuszami, a potem także z jeszcze jednym dosyć charakterystycznym panem. I niestety ze wszystkich wrogów jedyną charakterystyczną w miarę postacią jest właśnie ten samotny pan, nie zaliczający się ani do asasynów, ani templariuszy. We do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. The object of our attention is a square-rigged galleon, and we want her for the advantage she'll bring Nassau. So I'll put it to the vote. All those in favor Demokracja. Of this cove and taking this ship. Stomp and shout aye! Aye! Those who oppose, whimper nay! Tak właśnie myślałem. Masz mój miecz. Never was the King's Council so unified. Czy Kid właśnie klepnął Edwarda w tyłek? Jak on wchodził po schodach? Nie jestem pewien. No nic, nieważne. Dobra. I to jest taka generalnie troszeczkę typowa misja zabójstwa głównego celu serii Assassin's Creed, czyli będziemy mieli tutaj troszeczkę łączonych różnych mechanik, które są, wiecie, charakterystyczne dla tej gry. Początkowo troszeczkę elementów zręcznościowych parkoura, potem się chyba trafi trochę walki, potem trochę skradania, na końcu śledzenia... Nie, sorry, skradanie będzie na końcu, bo cel oczywiście możemy powalić, nie wzbudzając alarmu. Jak najbardziej na miejscu. I widzicie, właśnie, no cóż, dobra, no to będzie mini spoiler, ale dobra, powiem to, lecimy zabić Juliusa, jest on naszym celem. I widzicie, widzieliśmy gościa przez, nie wiem, ile, 2-3 minuty na cutscence i wygłosił może 4 zdania. To troszeczkę mało charakteru jak na Assassin's Creed, nawet wrogowie w dwójce czy w trójce byli w jakiś tam sposób znaczy, dobra, w trójce to w ogóle trójka miała zajebiste postacie wrogów, ale w dwójce czy w Brotherhoodzie wrogowie gdzieś tam mieli swoje 5 minut na... Może niedosłowne 5 minut, bo 5 minut to miał Julius. Wow, co się dzieje? Taka scenka and shit. Brawo, Edward. Więc mieli trochę czasu na ekranie, żebyśmy odpowiednio ich znienawidzili, a jednocześnie może minimalnie rozumieli, a tutaj tego nie ma. Wrogowie są takimi tradycyjnymi, o, jestem przeciwnikiem, jestem po prostu osobą na twojej drodze. Tak samo widzicie na przykład, jakby tutaj szefa zakonu, Jezu, wielkiego mistrza tutejszej frakcji templariuszy, gościa tego Toreza, czegoś tam nazywał. Spotkamy chyba tylko 2 razy w grze, z czego raz będzie, kiedy... Będziemy go zabijać, tak więc no to jakby niewiele tego. O, Gekon! Ale no cóż, definitywnie gra sobie odbija wieloma o niebo lepszymi cechami, których nie miały poprzedniej części Assassin's Creed.
Gówno widziałeś, w dupie byłeś. A teraz masz ostrze w żebrach. Dawaj hajs. Wow, słyszałem strzały. Czy ja chcę ich zabijać? Dobra, zabijam ich. Tak, dla pewności. Swoją drogą, wiecie, cała ta motywująca przemowa Edwarda, wiecie, przekazanie charakterystyczne, znaczy tutaj symboliczne przekazanie broni załodze i w sumie ruszamy do walki samemu. Mówię na to, że Edward mimo tego, iż jest bardziej piratem niż asasynem, w sensie o asasyna to on kuźwa póki co tylko jedynie co słyszał, to definitywnie zachowuje się jak asasyn, wiecie, rusza samotny na akcję, nie przyciąga uwagi i tak dalej. Cześć. A, dobrze, że zdążyłem. Nie chcę mi się zbierać wszystkich znajdziek po drodze. I tak nie znajdziemy wszystkich i tak do... No cóż, w większości nic one nie znaczą. A ja chciałbym skończyć tę misję w tym odcinku. I to jest ładny widoczek, nie? Tęcza, wodospady. No nic, lecimy dalej. Ale tak, jest się czym zachwycać definitywnie. Teraz wiadomo, kiedy już next geny hulają i dorobiły się swoich własnych, lepszych wersji na dobrą sprawę, no to już to takiego wrażenia nie robi, ale no jak wyszło, to definitywnie można było się pozachwycać grafiką w tej grze. Okej, okay, wybaczcie krótką przerwę. Hopsamy dalej. O, przy okazji zgarniam fragmencik. Nie jestem pewien, czy się nie cofam. Tak, żeby nie było. Teoretycznie nie, ale... Kij to wie w sumie. Wow. Co on kuźwa robi? Jeśli ja się pozbędę tego gościa, to on tutaj raczej... Oni raczej to zauważą, aż tak tępi nie są. Tam jeden gość jest pijany, ale to nas to wiecie. Co nas to? Dalej, 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 dalej. Dobra. Ach, to po prostu ignorowanie, wiecie. O, widziałem człowieka biegącego w krzaki, ale widziałem go tylko przez chwilę, więc to pewnie tylko moja wyobraźnia. To pewnie ten alkohol. Jest jak ja nienawidzę, jak na padzie jest coś kuźwa przypisanego do kliknięcia analogiem. Jakie to jest kuźwa nieintuicyjne. Jak to po prostu nie działa, zwłaszcza na PS3. Nigdy nie da się tego szybko odpalić. Never. No ja generalnie zjebałem, że tutaj przyszedłem. Z tego pójdziemy tędy. O Jezu, o Jezu, o Jezu, snajper, 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 snajper. God damn it! Shut up. Nie mam zamiaru z wami walczyć, patałachy. Klęknę ze krzaka i nigdy mi... Come on. Granatem w krzaki. Niszczysz kuźwa ekosystem, gościu. Zamontujemy sobie... Fuck, dobra. GTFO! A, i dobiliśmy do miasteczka. Uniknij walki i zabij Juliena, a czy to jest Julien, a nie Julius, okej. Okay. Zerąbałem się. Juliena z masztu, jeśli nie mylę, to było z masztu? Z masztu? Z powietrza, okej. Okay. Co drąży, ja już zjebałem cel, unikaj walki. Tak, chyba już zjebałem cel, unikaj walki. Ponieważ tak. Wbijemy sobie na górę, w sumie tak będzie łatwiej. I teraz to jest takie trochę średnio przemyślane ze strony gry, dając tutaj cel zabić Juliana z powietrza, Juliana, whatever.
ponieważ nie mamy jakby zbytnio jak się dostać na górę. Musimy, wiecie, dosłownie wpierdolić się do wody i przepłynąć tam, ukrywając się. To jest bardzo średnie. Wolę, jak jednak tutaj gra jakoś bardziej fajnie, nie wiem, to wszystko łączy. Przejdziemy pasażerek tlenu tym razem. W sensie wiemy, kiedy Edward wyskoczy spod wody. Ja tutaj definitywnie będę dążył do zabójstwa z powietrza. Ponieważ, no cóż, to wygląda najfajniej zawsze, prawda? No, wespniemy się z tej strony. A super, nie wciągnę go do wody, no dobra, bywa i tak. Wejdziemy sobie tutaj tyłem statku. No, tutaj możemy się wbić na stateczek. Okej, wybaczcie przerwę, już wracamy. Zabójstwo jest kontynuowane. Aczkolwiek Edward odmawia troszeczkę kooperacji. Ale tak to bywa z postaciami w Assassin's Creed. Tego gościa chyba się kurwa pozbędę. On mi tutaj przeszkadza. Dobra. Teraz musimy Julianka namierzyć. Tego ziomka nie lubię. W ogóle mi się nie podoba. Nie mam pojęcia, po co mam w ogóle szukać kuźwa Juliana z rokiem... z rokiem orła. Wiem, Juliana, no Juliana. Z rokiem orła, skoro gościu tak wyróżnia się z tłumu, że po prostu już bardziej się nie da. Jak mnie zauważyłeś, kolego? Edziu, szybciej, ciśnij po tych linach. O, dobra, uff. No i tutaj możemy sobie Julianka dziabnąć. O ile oczywiście Edward go namierzy. Namierzyłem. Remember the gift you gave me? Well, it answers just fine. Fist of Putra! As bold as a musket ball, and still half as sharp. I'm sorry about this, mate. But I can't risk you telling your Templar friends about me still kicking around. I pity you, Bukenyi. After all you have seen, after all we showed you of our order, still you embrace the life of an ignorant and aimless rogue. What's this? Is petty larceny the extent of your ambition? Have you no mind to comprehend the scope of ours? All the empires on Earth abolished. Panie, mam to w dupie. And opened world. I am a pirate. Without parasites like you. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. E finito. Mamy nasz galeon. Spokojnie, nie martwcie się o tych wszystkich 300 strażników, których minąłem po drodze. Wykrzyczmy i w ogóle, nie? Ciekawe, czy uniknij walki się zaliczyło. No tak właśnie myślałem. Wiecie, walka, którą rozpętałem przypadkowo w dżungli, której nie zakończyłem, trwała podczas, kiedy dostałem nowy cel poboczny, czyli unikaj walki, więc gra od razu go kuźwa skreśliła because of reasons. I teraz nie jestem pewien, czy nie wyrzuci nas Animusa. Hey! I just saw you were logging out, so I thought I'd stop by and give you something. Cześć. A little welcome gift. We give awards to our top-notch employees for doing quality work. And they're nice to have, since there's no official bonus scheme here. I already have about 11 or so. Oh. Bonjour? Of course. I'll pass it on. Well, looks like Olivier wants to meet with you. It's exciting. Follow me. Jasne, panieczko. Aczkolwiek ja teraz już zakończę. W budynku Abstergo ponudzimy się wspólnie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Assassin's Creed 4 Black Flag. Na razieneczko.